Dziękuję, pani marszałek. Szanowny panie ministrze, ustawa o kierujących pojazdami określa wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz przewożącymi wartości pieniężne, na których nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na kierowanie takimi pojazdami. Przepisy nakładające powyższy obowiązek wchodzą w życie 12 lutego 2013 roku. Od tej daty bankowozami i innymi tego typu pojazdami będą mogli kierować wyłącznie przeszkoleni kierowcy posiadający przedmiotowe zezwolenie i które będą mogli uzyskać po kursie i egzaminie zdanym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. Jest to liczna grupa zawodowa, którą trzeba będzie przeszkolić do 12 lutego 2013 roku. Od 22 marca tego roku jest tylko projekt tego rozporządzenia. Szkolący czekają, kiedy powyższe rozporządzenie wejdzie w życie, aby móc rozpocząć szkolenie kierowców. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne wejdzie w życie. Są już opinie, że nie zdąży się przeszkolić wszystkich kierowców do 12 lutego 2013 roku. Dziękuję.